Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam was dzisiaj do recenzji Samsunga Galaxy S23 Ultra, czyli tego najmocniejszego, najpotężniejszego z całego zestawienia. I od razu zaznaczam, recenzja S23, czyli tego małego, już jest na kanale, porównanie S23 z S23 Plusem również, no i porównanie S23 Ultra z iPhone'em 14 Pro Max, czyli moim daily, i będę się do tego odnosił, więcej informacji znajdziecie oczywiście w tamtych materiałach. Natomiast Samsung Galaxy S23 Ultra złamał moje serce i pozytywnie, i negatywnie, i o tym będzie w dzisiejszej recenzji. Zacznijmy od tego, że w pudełku oczywiście jest tylko kabel, nie mamy żadnej ładowarki, telefon jest w stanie się ładować 25 lub 45W, z tych rzeczy, o których pytaliście gdzieś tam na początku. Również w tym przypadku na dzień dobry nie mamy folii żadnej naklejonej, co występowało powiedzmy w poprzednich generacjach telefonów. Konstrukcyjnie zmieniło się niedużo, ale też dużo. W sensie nadal mamy tą wzmocnione aluminium, mamy Gorilla Glass Victus drugiej generacji, więc jest to poprawione. Ciężko powiedzieć, jak to szkło się będzie zachowywać. Podejrzewam, że jest jeszcze bardziej miękkie, czyli odporne jeszcze bardziej na upadki. Natomiast jeżeli chodzi o zarysowania, pewno nie będzie jakoś idealnie. Ja na razie nie zarobiłem żadnej rysy na tej sztuce, którą mam, a telefon traktowałem zupełnie normalnie, czyli był i w kieszeni, w spodniach, w kurtce, w samochodzie, gdzieś tam odkładałem na stole normalnie i nie zauważyłem tu jakichś problemów. Na pewno dużym jakby wyróżnikiem tego telefonu, który na pierwszy rzut oka się nie rzuca w oczy i wiele osób może nawet nie zwróci na to uwagę, jest to, że jednak to zakrzywienie szkła na bokach jest inne. W sensie jest dużo mniejsze, dużo później się zaczyna, jakby w ogóle występuje płaska ramka, prawie płaska ramka. Jest tutaj znacznie lepiej, no i też ta powierzchnia robocza wydaje się trochę większa, a na pewno dużo bardziej do wykorzystania, jeżeli chodzi o rysik. Jeżeli chodzi o rozłożenie przycisków, to właściwie jest identycznie, to jak i zastrzeżenia mam. Wszystko jest bardzo dobrze spasowane, więc problematyczne to nie jest. Natomiast zwracam uwagę, że oczywiście jest kilka wersji kolorystycznych. 4 dostępne ogólnie u wszystkich partnerów. Na stronie Samsunga są jeszcze jakieś takie wyjątkowe, na przykład czerwona z czarnymi ramkami. Wygląda to świetnie. Natomiast niespecjalnie mi się podoba rozwiązanie to, że ramki są błyszczące. W sensie tył jest matowy, jakby brudzi się, ale dość łatwo to dotrzeć. Natomiast jeżeli chodzi o ramki, są one błyszczące i zbierają masę odcisków palców. Rozumiem, że wygląda to po prostu bardziej szałowo, natomiast estetycznie po prostu niespecjalnie się spisuje. Szczególnie na tych powiedzmy dużych powierzchniach, jeżeli chodzi o górę i dół, gdzie one są zupełnie płaskie i tam te wszystkie jakby smugi, jakieś takie zamazania widać po prostu cały czas. U góry oczywiście mamy tylko jeden mikrofon do redukcji szumów, lewa strona jest oczywiście wolna, na dole mamy slot na rysik, oczywiście o tym sobie powiemy. Zwracam uwagę, że telefon da się postawić tak, żeby stał, natomiast jest to dość trudne. O, udało się, ale zwracam uwagę, że rysik delikatnie wystaje, tak żeby po prostu można było go dość łatwo wyjąć. Jest jeden z głośników. Głośniki są naprawdę bardzo dobre. Samsung zrobił trochę postępu, w sensie jest to bardzo głośne, głośniejsze niż w poprzednich latach. Ale jak pokazywałem w porównaniu z iPhone'em 14 Pro Max, wydaje mi się, że nadal trochę głośniejszy jest iPhone, na pewno ma dużo więcej basu i tych niskich tonów. Coś, czego w Samsungu jeszcze nie ma, ale i tak jest bardzo dobrze. Myślę, że to jest topowa piątka bez dwóch zdań, jeżeli chodzi o głośniki. Na pewno tutaj trochę poprawili i ta jakość jest rzeczywiście od samego dołu do samej góry bardzo, bardzo czysta. Więc głośnikowo się tu jakoś specjalnie nie obrażam, to jest na pewno topowa półka i ogólnie myślę, że Samsung dołączył tutaj powiedzmy do tego wyścigu. Bez dwóch zdań. Oczywiście mamy slot na dwie karty nano SIM, jeszcze plus ewentualnie eSIM, natomiast nie można rozbudować pamięci, jeżeli chodzi o pamięć wewnętrzną. Myślę, że jest to dość oczywiste. Tu się nic nie zmieniło. No i mamy USB typu C, baterię 5000 mAh, może od niej sobie zacznijmy, bo to jest rzeczywiście ogromna zmiana. W sensie 5000 mAh to jest dokładnie to samo, co mieliśmy wcześniej. To samo ładowanie 45W. To jest godzina 7, godzina 8, tak plus minus, chociaż ja nie mam oryginalnej 45W ładowarki, no to zwracam uwagę, może to trwać trochę szybciej. Ja ładowałem po prostu na ładowarkach, które są szybsze, żeby ewentualnie jakby skompensować pewnie te różnice, które występują, jeżeli chodzi o technologię. Natomiast no generalnie no godzina z kawałkiem to jest, myślę, bardzo dobry wynik. Wiadomo, co jest konkurencja, która się ładuje, nie wiem, w 20-30 minut do pełna. I to też trzeba mieć na uwadze, że jednak jesteśmy troszkę tutaj archaiczni, ale i tak nie ma dramatu, tym bardziej, że telefon później jakby działa fantastycznie. Typowo 6-7 godzin, to jest tak na ogół, jak miałem, jeżeli chodzi o SOT taki mieszany Wi-Fi,
z LTE, z 5G. Maksymalnie chyba miałem gdzieś około 9 godzin. Widziałem, że niektórzy po 10 godzin wyciągali. To jest już poziom rzeczywiście iPhone'a, ale powiedzmy z 13 Pro Maxa, bo 14 Pro Max się na iOSie 16 nie zbliża do tych godzin, niestety. Więc wynik jest fantastyczny i minimalnie chyba miałem 5,5 godziny, coś takiego, więc wynik i tak w zupełności wystarczający. To jest no, prawie dwa średnio intensywne dni. Natomiast zwracam uwagę, nie ma gigantycznej różnicy. W sensie jest tam pewno, ale nie tak jak duża jak wcześniej między LTE, 5G, a Wi-Fi, bo w poprzednich generacjach po prostu to było dzień i noc, niestety. Teraz jest znacznie lepiej. No i generalnie ta bateria jest bardzo systematyczna. Zwracam uwagę, że nie ma to jakiegoś drenowania, czegoś takiego. Telefon się nie grzeje też, więc ta bateria pewno przez to radzi sobie znacznie lepiej. Z takich rzeczy, o których warto wspomnieć, jeżeli ktoś chce bardzo oszczędzać baterię, jest tryb 85%. Można sobie po prostu ładować do tego poziomu. Jeżeli 85% ogniwa wam wystarczy, myślę, że to pomoże, jeżeli chodzi o kondycję baterii w długim okresie czasu. Druga sprawa jest oczywiście Always On Display, które wpływa tutaj na jakby baterię. I ładując telefon do 100% z Always On Display, bez Always On Display na dobę, w sensie tak zostawiłem telefon, że praktycznie, no wiadomo, były tam powiadomienia jakieś inne, ale raczej było gdzieś to około 4-5%, jeżeli chodzi o różnicę w takim codziennym użytkowaniu, więc tyle zabiera mniej więcej Always On Display na 24 godziny. I myślę, że to musicie też wiedzieć. Natomiast baterii jest naprawdę świetnie. Jeżeli chodzi o indukcję i zwrotna, oczywiście jest na pokładzie. Tam chyba indukcja jest trochę wolniejsza, biorąc pod uwagę no, technologię Qualcommową, ale generalnie myślę, że wszystko na pokładzie jest, więc z telefonu korzystać tak, jak z poprzedniego będziecie mogli. Natomiast no mówię, no to, że nawet jeżeli gdzieś tam się coś wolniej ładuje, albo nie macie tej super szybkiej ładowarki, to nie jest jakiś taki wielki dramat, bo telefon rzeczywiście na pewno jeden intensywny taki bardzo dzień od rana do późnego wieczora wytrzyma i radzi sobie świetnie. Coś, co właściwie na żadnym Samsungu wcześniej nie występowało. Ja już nie pamiętam takich czasów, żeby Samsung sobie w tej materii tak świetnie radził. Oczywiście mamy IP68, 1,5 metra, 30 minut. No, są telefony, które dłużej wytrzymują i głębiej, natomiast no, myślę, że do robienia zdjęć w basenie, bo do tego powiedzmy byśmy się gdzieś tam mogli sprowadzać z tym, to w zupełności to wystarczy. Jeżeli chodzi o tył, tak jak mówiłem, są różne wersje kolorystyczne, ten tył też jest mniej zakrzywiony, jest oczywiście ogromna powierzchnia, więc na to zwracam uwagę. W każdym razie, no, po samych obiektywach ciężko poznać, w sensie one troszeczkę są większe, natomiast generalnie oczywiście mamy tutaj no, 5 oczek, gdzie część to są czujniki, natomiast fizycznie 4 obiektywy mamy, czyli ultraszeroki, podstawowy, 3-krotne zbliżenie optyczne i 10-krotne zbliżenie optyczne. Z tym space zoomem tam do 100 razy, o czym no myślę, że wszyscy wiedzą, natomiast nikt z tego korzystać nie będzie. Do zdjęć przejdziemy sobie później i tam dokładnie to wszystko omówimy, jak to wygląda, natomiast jeżeli chodzi o możliwości, tak teraz mówiąc, no to rzeczywiście są one naprawdę bardzo duże w przypadku S23 Ultra i tutaj też no, poczyniły się ogromne postępy. Najmniej postępów tak na dobrą sprawę jest, jeżeli chodzi o przód, w sensie jeżeli chodzi o ekran. Oczywiście nadal jest to świetny ekran, bez dwóch zdań. Jest to ekran, który ma 6,8 cala, Dynamic AMOLED 2X. Mamy tutaj do 120 Hz jakby odświeżanie, można zablokować sobie to również na 60. Mamy 3 dostępne rozdzielczości. Ja korzystałem z QHD z plusem tej najwyższej, więc wszystkie wyniki, które mam na baterii, można pewno jeszcze poprawić, obniżając tą rozdzielczość, jeżeli ktoś tego nie potrzebuje. I tak samo wyłączając chociażby Always On Display. I ekran jest świetny, natomiast różnica jest taka, że pierwszy raz w tym roku od niepamiętnych czasów Samsung, jeżeli chodzi o najnowszy swój wyświetlacz, nie pobił jasnością maksymalną do tych, znaczy panującego powiedzmy iPhone'a. Do tej pory zawsze Samsung miał jaśniejszy wyświetlacz, tym razem iPhone'y no, mają tam 2000 nitów, tu mamy nadal tyle samo co poprzednio, czyli 1750 nitów. W zupełności to wystarczy, tym bardziej, że oczywiście mamy tą funkcję Vision, która tutaj poprawia jakby widoczność w bardzo słoneczne dni. Takich było mało, więc tak na dobrą sprawę na pewno na wakacjach gdzieś tam można to sprawdzić na plaży. Wtedy jakby 3-stopniowo, bo teraz działa to 3-stopniowo, a nie 1-stopniowo, jak wcześniej, po prostu poprawia się kontrast panelu, żeby no wiadomo, że po prostu lepiej było wszystko widać w takich skrajnych warunkach. Jasno jak jest i ekran się maksymalnie rozświetla, kontrast takiego panelu zawsze spada i mam wrażenie, że wszystko jest takie wypłowiałe i no jest to spowodowane po prostu maksymalną jasnością i tym, jakie panują warunki na zewnątrz. Natomiast oprócz tego, no mówię, panel jest świetny, minimalna, maksymalna jasność jest w zupełności wystarczająca, kąty widzenia są świetne, nic się tutaj nie zmienia kolorystycznie.
czernie, genialne kolory, też bardzo nasycane, można sobie to zmieniać. Gorilla Glass Victus drugiej generacji, tak jak mówiłem, jest always on display. No i ramki. Ramki, które po prostu nie są symetryczne i to jakby psuje całą zabawę, bo oczywiście one są małe, te po lewej, po prawej i u góry i to wygląda fajnie, natomiast dolna bródka jest grubsza i cały czas tego nie rozumiem, bo nie rozumiem powodu, dlaczego tak to jest zrobione, tak? No w sensie, myślę, że technologie są takie już, żeby po prostu ten ekran był rzeczywiście proporcjonalny, i to psuje po prostu ten efekt. Natomiast ogólnie myślę, że urządzenie i tak wygląda i prezentuje się bardzo ładnie, chociaż nie tak ładnie jak S23 i S23+. I co do samego ekranu, tu nie mam żadnych zastrzeżeń, myślę, że wszystkie najważniejsze ustawienia są. Jest skaner odcisków palców, który działa bardzo dobrze, w sensie może tak po dotknięciu różnie, czasami tak, czasami nie, ale na ogół jest błyskawiczny. Rozpoznawanie twarzy, które jest po prostu skanem 2D, więc tutaj jakby no nie ma pełnego jakby takiego zabezpieczenia, na to zwracam uwagę, ale ogólnie no wszystko, czego byśmy oczekiwali od tego panelu, na pokładzie się znajduje. Sam panel też wyświetla oczywiście HDR 10 z plusem, więc wszystkie aplikacje, które są odpowiednie i będą po prostu wyświetlały jakby filmy w tych technologiach, to będzie to widoczne. Oczywiście jest specjalna funkcja, żeby sobie też włączyć jaśniejsze wideo w ustawieniach i wtedy no, też powodujemy, że możemy po prostu no, sięgnąć wyższych jasności wtedy, gdzie gdzieś tam powiedzmy w piku pojawiają się takie jasne sceny. Jeżeli ktoś chce rzeczywiście mieć to pełne takie doznanie HDR-owe, to polecam sobie to włączyć. No i z przodu mamy aparat 12 megapikseli, który no, nie ma 40 tak jak poprzednio, więc to jest ta różnica, natomiast no, myślę, że to jakiegoś większego znaczenia nie ma i tak uważam ogólnie, jak pokazywałem w porównaniu, że ten aparat jest dużo bardziej szczegółowy niż to, co oferuje Apple podczas nagrywania 4K 30 klatek. Ale do selfieaków za chwilę sobie przejdziemy, bo jeszcze nam zostało kilka rzeczy do omówienia. Jeżeli chodzi o nakładkę, no to właściwie One UI 5.1, no dużo spójnie kolorystycznie i tyle, nowe jakieś tam dodatkowe funkcje, które będziecie widzieć na ekranie. Tu się za dużo nie zmieniło. Wszystko działa naprawdę bardzo dobrze i myślę, że są te rutyny i tak dalej, to jest też wydzielone w inne miejsce, są te lapsy, które są do podzielenia ekranu i tak dalej, trzema palcami, więc pewne rzeczy, które były w poprzednich latach, również się tutaj znalazły. Z nowości, no to chyba w galerii jest tyle, że można po prostu przytrzymując na obiekcie, wyciąć sobie po prostu obiekt, tak jak w iPhone'ie i wkleić gdzieś tam, nie wiem, do jakiegoś pustego arkusza, czy gdzieś tam do jakiegoś komunikatora. Natomiast to odcinanie różnie działa, na pewno nie tak dobrze jak na iPhone'ie, na to zwracam uwagę, no ale to są rzeczy, z których korzystamy raz na jakiś czas. No i mamy jeszcze rysik, który oczywiście jest wyciągany na dole, jest czarny w tym przypadku, kolor obudowy, jeżeli chodzi o tą część, która się tutaj klika. Rysik działa właściwie na takiej samej zasadzie, czyli ładuje się indukcyjnie jakby w środku urządzenia, więc zwracam uwagę, że to oczywiście zabiera jakby miejsce też. Natomiast tak na dobrą sprawę mamy te same funkcje, które są poprawione graficznie, bo po prostu nowy interfejs dostały wszystkie aplikacje tak na dobrą sprawę. Nowy ten panel, który się wyciąga, jeżeli chodzi o właśnie wyjęcie rysika jako domyślną funkcję, on wyglądał wcześniej inaczej, teraz wyciąga się jakby tak od góry i trzecia rzecz jest taka, że można wpisywać teraz odręcznie chociażby w googlowych aplikacjach również tekst, czyli na przykład nie wiem, lokalizację, można wpisać sobie odręcznie w polu googlowym bezpośrednio i to się przerobi automatycznie na taki pisany, znaczy taki cyfrowy tekst, żeby go wyszukać później. No, to są jakieś takie małe zmiany, które powiedzmy nikogo tak na dobrą sprawę nie dotyczą. Nadal świetne jest to, że po pierwsze można sobie odblokowywać telefon, jeżeli wyciągniemy sobie rysik, czyli jeżeli nam się telefon wygasi, to można go jednym kliknięciem odblokować, nie trzeba za każdym razem przykładać palca czy skanować twarzy. Jeżeli na przykład rysujemy coś, jest przypominanie o tym, że rysik został wyjęty, nie schowany, jeżeli się ekran wygasi, to druga sprawa, tak samo jak odejdziemy od rysika. Jest również on i służy do tego, żeby się przełączać między obiektywami, między kamerami, czy przybliżać, oddalać, zmieniać muzykę, prezentację, to wszystko, co było wcześniej, więc tu jakichś gigantycznych zmian nie ma. Jeżeli ktoś z tego korzystał, a myślę, że to jest fajne, szczególnie jeżeli chodzi o jakieś grupowe zdjęcia z daleka, czy właśnie pokazywanie jakichś zdjęć kilku osobom, żeby nie miziać po tym ekranie, to jest fajne rozwiązanie i spisuje się tutaj jak najbardziej. Teraz przechodzimy do dwóch najważniejszych rzeczy, czyli specyfikacji, czyli Snap 8 generacji drugiej. Oczywiście ja mam tę wersję bardziej wypasioną 12512, w jakby S23 Plusie i Ultra mam zawsze UFS 4.0, najtańszy S23 mówiłem UFS 3.1, pokazywałem te różnice w porównaniu, natomiast no muszę powiedzieć, że to jest to, na co czekaliśmy od wielu lat. W sensie, no nie chcę być złośliwy, że Samsung nie słuchał ludzi i mówili dajcie nam tego Snapdragona, a nie tego Exynosa. I rzeczywiście, gdyby stało się to kilka lat temu, to nie musielibyśmy się jakby zastanawiać cały czas, linczować Samsunga za tego Exynosa, bo wreszcie działa to perfekcyjnie. W sensie
Wszystkie animacje są ultra płynne, wszystko działa naprawdę świetnie, nic się nie grzeje, telefon jest cały czas mega responsywny, trzyma wszystko w ramie jak powinno, ta nowa pamięć jest rzeczywiście rewelacyjna. No ciężko powiedzieć, czy to nie jest jeden z najszybszych telefonów na rynku. Pewno bym powiedział, że jest najszybszy, gdyby nie to, że ROG Phone 6 po prostu ma krótsze animacje i po prostu tam jest tak, że po dotknięciu się wszystko odpala. Tu są te animacje bardzo płynne, nie ma żadnego mikrościnania, jak to miało miejsce wcześniej. I może dlatego nie byłby to pierwszy telefon tak po prostu po klikaniu po ekranie, natomiast tak czy siak jest rzeczywiście rewelacyjnie. W większości przypadków dzieje się tutaj wszystko po dotknięciu. No i druga sprawa jest taka, że po prostu no, ten telefon praktycznie się w ogóle nie grzeje, no tylko w jakichś skrajnych warunkach, czyli testy syntetyczne i gry, ale nie w codziennym użytkowaniu, nie przy korzystaniu z aparatu, na jakimś tam aparatu jakiegoś tam dłuższego, a w S22 Ultra telefon się grzał już na etapie konfiguracji, gdzie tam się właściwie nic nie dzieje. Tu czegoś takiego nie ma, to jest gigantyczna zmiana, powiedzmy, jeżeli ktoś miał tam ten poprzedni telefon, to tutaj na pewno to odczuje. Więc fajnie, że ta zmiana jest. Jedynym elementem, gdzie u mnie występuje jakiś, powiedzmy, delikatny lag, a to mówiłem już o tym wcześniej, to na wszystkich S23, to jest animacja odblokowania za pomocą skanera odcisków palców. Ten jakby rozpływające się te okręgi, one po prostu potrafią przyciąć. Nie wiem, no... Dziwne, natomiast zwracam uwagę, no to jest też pierwszy Samsung, gdzie ja po prostu nie mam tutaj żadnej aktualizacji od czasu, kiedy przedpremierowo testuję telefon. Nie mam żadnej aktualizacji i to działa po prostu bardzo dobrze, nie potrzebne były żadne łatki, nic takiego i to jest świetne. I teraz nawet jeżeli już tutaj mówię do Was 20 minut, telefon jest cały czas włączony na bardzo wysoką jasność, no ja nie czuję żadnej temperatury tutaj, naprawdę, no to jest pod tym względem świetnie zrobione, bez dwóch zdań. Na końcu aparat. Aparat, który moim zdaniem został mocno udoskonalony. 200 megapikseli, kto będzie z tego korzystał? No, okazjonalnie, jeżeli chcę zrobić jakieś świetne zdjęcie, super. Natomiast duży zawód, bo w tym Expert Pro RAW niestety nie możemy korzystać z 200 megapikseli, tylko z 50, więc to jest bardzo dziwne. Więc jeżeli ktoś chciałby zrobić zdjęcia takie super, nie wiem, na postery, plakaty, coś takiego w RAW-ie, żeby to później obrobić sobie, no to nie skorzysta z 200 megapikseli, bardzo dziwne. Na co dzień nie będziemy korzystać z 200 megapikseli, bo jest ten shutter lag jeszcze większy. 50 megapikseli też występuje, przy 12 jest jak najbardziej wszystko ok. W ogóle nie aparatowy, świetnie, to jest jeden z najbardziej, o ile nie najbardziej wypasiony telefon aparatowo, bo mamy i ultra szeroki kąt z autofokusem do makro, podstawowy, trzykrotne tele i 10-krotne tele, no nie wiem czy potrzebujemy więcej. Do 30 razy cyfrowo jesteśmy w stanie zbliżyć i te zdjęcia są naprawdę bardzo dobre, im lepsze warunki, tym po prostu będzie wyglądało to lepiej. Natomiast nadal wszystko powyżej 30 razy jest raczej, powiedzmy, takim zdjęciem poglądowym, żeby zobaczyć, jakie są tam dane, coś przeczytać z jakiejś tablicy, czy coś takiego. Nie są to zdjęcia, powiedzmy, do wykorzystania, żeby one wyglądały i ktoś by nie powiedział, o Jezu, jaka kaszka. Więc raczej 30 razy, góra 35 i na tym się skupił. Najlepszym przykładem na tym, żeby się ograniczać właśnie do 20-30 razy, jeżeli chodzi o to zbliżenie, jest to, że podczas nagrywania 4K 30 też mamy ograniczenie do 20 razy. W sensie nie możemy zbliżyć sobie do 100 razy, no bo już będzie wyglądało to bardzo, bardzo źle. Natomiast nie zmienia to faktu, że aparat jakby poczynił ogromne postępy, jeżeli chodzi o Samsunga w tym roku. W sensie kolorystycznie jest dużo bardziej naturalnie, dużo bardziej zbieżnie wyglądają te przejścia między obiektywami znacznie lepiej. Są wszystko rzeczy, które rzeczywiście zostały poprawione przez Samsunga. I ogólnie zdjęcia mogę powiedzieć, że są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Jeżeli połączymy możliwości i jakość zdjęć, to powiem, że to jest najlepszy aparat fotograficzny. Bo może nie zawsze na każdym zdjęciu, w każdym porównaniu ten telefon będzie robił najlepsze zdjęcie, najbardziej szczegółowe, najlepsze odwzorowanie kolorystyczne. Niektórzy wolą piksele, bo są bardziej kontrastowe i mają tą plastykę fantastyczną. Inni wolą jeszcze bardziej naturalne iPhony. Natomiast jeżeli połączymy sobie jakość i możliwości, no to żaden telefon nie oferuje niczego takiego. I tutaj myślę, że można na tym etapie zakończyć. Zdjęcia makro wyglądają świetnie, te zbliżenia 10-krotne i 3-krotne, jak mamy jakieś obiekty, to ta jakby dalszy plan jest bardzo ładnie rozmazywany, wygląda to fantastycznie, więc no trzeba się pobawić z tym telefonem, naprawdę, te możliwości są właściwie nieograniczone i tak na dobrą sprawę, no obecnie co byśmy chcieli fotografować, no już pomijam ten księżyc, to tak na dobrą sprawę jesteśmy osiągnąć to właśnie tym telefonem. Wideo to jest gigantyczna przepaść, jeżeli chodzi o różnicę względem poprzedników. W sensie tu chyba Samsung najmocniej posiedział. W sensie po pierwsze przełączanie się między obiektywami jest dużo lepsze. Stabilizacja z ultra szerokiego i z podstawowego jest rewelacyjna. To jest poziom iPhone'a już.
Później oczywiście mamy trzykrotne i dziesięciokrotne zbliżenie, czyli coś, to nie występuje właściwie na większości telefonów, więc jeżeli chodzi o wideo, też możemy rzeczywiście osiągnąć bardzo duży zakres. No i to wideo wygląda bardzo dobrze, jest dużo bardziej szczegółowe. No mam wrażenie tylko tyle, że czasami może dla niektórych być zbyt bardzo kontrastowe i domyślnie nie jest też włączone, powiedzmy, to nagrywanie w HDR-ze, co na przykład ma miejsce w przypadku iPhone'a, dlatego tamte wideo jest też takie bardziej rozjaśnione, ale to tłumaczyłem dokładniej w porównaniu. Tak czy siak uważam, że gigantyczny postęp, jeżeli chodzi o Samsunga w przypadku wideo. Ten zakres jest też większy niż u konkurencji, więc finalnie rzeczywiście Samsung zbliżył się, wyrównał, a nawet może prześcignął, biorąc pod uwagę te dwa parametry właśnie, czyli możliwości i jakość względem konkurencji. To naprawdę jest również duży, duży plus. No i oczywiście milion innych dodatkowych funkcji, bo i zdjęcia nocne są mocno poprawione, są oczywiście te stricte nocne, które redukują ilość szumu, ale ogólnie nawet robiąc zdjęcia w trybie normalnym, gdzie automatycznie dobiera sobie czas naświetlania telefon, wypada to rzeczywiście bardzo dobrze. Występują te jakieś delikatne takie problemy z tym shutter lagiem również na S23 Ultra, tak jak na S23, tłumaczyłem to w recenzji, że czasami po prostu niektóre obiekty ruchome, jak dzieci, zwierzęta, w takich pośrednich warunkach mogą być delikatnie poruszone i to występuje po prostu. Jakby czas tego robienia zdjęcia jest po prostu troszeczkę dłuższy niż konkurencji. I dodatkowo milion innych funkcji w postaci Pro, jeżeli chodzi o zdjęcia, wideo, jest ten tryb reżysera, wideo portretowe. Wszystko zostało tak na dużą sprawę poprawione, możecie jakieś przykłady tutaj zobaczyć, natomiast no, finalnie mamy to, że rzeczywiście możliwości i jakość tego aparatu pod względem foto i wideo jest rzeczywiście, no, moim zdaniem, no, jednym z najwyższych możliwych, które jesteśmy w stanie w chwili obecnej w smartfonach osiągnąć. Więc podsumowując, dlaczego złamane serce? Bo z jednej strony, jak sobie tak spojrzymy na ten telefon, no to tak na dobrą sprawę, ok, trochę inaczej, powiedzmy, jest zagięty, jeżeli chodzi o budowę, no i mamy 200 megapikseli i to generalnie koniec. No, w rysiku praktycznie nie ma żadnych zmian, więc dla mnie to jest ogromny zawód, w sensie ten telefon nie ma nic nowego względem S22 Ultra, jeżeli tak sobie popatrzymy na papierze. No, z drugiej strony natomiast w tym telefonie zmieniło się wszystko, bo największe bolączki, czyli Exynos, zostały wyeliminowane i one od razu wpłynęły pozytywnie na płynność działania urządzenia, na to, że nie ma jakichś mikroprzycień, że się nie przegrzewa, bateria wytrzymuje świetnie wreszcie, jak przystało na flagowca, nawet powyżej. I z jednej strony nuda, bo nic się nie zmieniło, z drugiej strony to jest najlepszy telefon Samsunga, jaki Samsung wypuścił od wielu, wielu lat. Więc ogólnie to jest po prostu takie zderzenie dwóch światów. Hej, macie 200 megapikseli, oprócz tego nic nie zrobiliśmy z naszym telefonem, może zmieniliśmy trochę kształt. Z drugiej strony, no to jest najlepszy Samsung od wielu, wielu lat. Nie pamiętam, żebym miał tyle pozytywnych informacji o Samsungu. Zresztą ostatnie Q&A 2 sobie obejrzyjcie i zobaczcie, ile osób pisze, że kupiła tego Samsunga i mówi, że siedzieli ileś lat na jakimś innym telefonie i mówią, że nie wierzą, że to jest Samsung, że to działa. Tak Samsung działa, że rzeczywiście nie ma problemu z przegrzewaniem, nie ma problemu z baterią. Wszystko jest ultra płynne, nie ma tych mikrościęć, które gdzieś tam mieli wcześniej. No tylko modlić się, żeby przez te 4 duże aktualizacje i 5 lat poprawek Samsung nic nie zepsuł w aktualizacjach, bo rzeczywiście ten telefon w chwili obecnej działa praktycznie perfekcyjnie. Więc to jest moje złamane serce, że jestem rozdarty między tym, że nic ten telefon nowego nie wnosi, a z drugiej strony jest po prostu absolutnie fantastyczny, czego nie mogłem powiedzieć o wielu telefonach Samsunga wcześniej. Więc pytanie, czy to jest tylko różnica taka, że po prostu Samsung zmienił procesor i to jest jakby zasługa Samsunga, czy może po prostu zasługa tego, że wreszcie posłuchali, powiedzmy, wszystkich tych osób, które marudziły przez te kilka lat, że zmieńcie ten procesor i będzie rzeczywiście dobrze. I wyszło oczywiście na to, jak mówili użytkownicy. Dajcie znać, co myślicie. Oczywiście zapraszam Was do linków w opisie wszystkich telefonów, które już testowałem. Wszystkie porównania macie również tam podpięte. Dajcie znać, jeżeli macie ten telefon, jeżeli znaleźliście jakieś błędy inne, rażące, które u mnie może nie wystąpiły. Jeżeli uważacie, że coś powiedziałem źle, macie jakieś inne doświadczenia, albo jeżeli się zgadzacie, to również będę wdzięczny za informacje. Zapraszam do subskrypcji, polajkowania i tak jak mówiłem, linki macie w opisie. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć!